Od lat zajmujemy się inwestowaniem w nieruchomości na rynku pierwotnym. Niezależnie od tego, czy chcesz kupić mieszkanie dla siebie, czy zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych na każdej tego typu inwestycji, tak zwanym flipie, powinieneś nabyć lokal na atrakcyjnych warunkach, nie tylko finansowych. W tym nagraniu podpowiemy Ci, jak to zrobić. Skupimy się na kosztownych i czasami nieodwracalnych błędach popełnianych przez prywatnych nabywców i fliperów. Słuchaj więc uważnie, bo zamiast stracić kilkadziesiąt tysięcy, możesz tyle zyskać. Piąty błąd. Nieznajomość rynku w okolicy kupowanego mieszkania. Pewnie myślisz sobie teraz, ha, przejrzałem średnie ceny w okolicy na portalu Lotodom oraz przykładowe oferty rynku i wiem, ile warte jest mieszkanie. Jestem przygotowany do zakupu. No niestety, nie jesteś. Jako ludzie zasadniczo słabo porównujemy liczby na oko. Dlatego my i nasi klienci prowadzimy takie analizy inaczej i ty też powinieneś, nieważne czy będziesz flipował, czy kupujesz mieszkanie dla siebie. Przede wszystkim analizy nie robimy na czuja, tak zwanego, lecz zestawiamy dane w Excelu, czyli dzielimy rynek na trzy części w zależności od daty wybudowania mieszkania, czyli rynek wtórny, stary i młody oraz rynek pierwotny. Do mieszkań z rynku wtórnego dodajemy procent korygujący ich cenę w stosunku do ceny na rynku pierwotnym, też ze względu na wiek i jakość wykończenia. Mieszkania z kolei dzielimy według liczby pokoi i piętra. W wyliczeniach też uwzględniamy miejsce postojowe. Dla każdej takiej podgrupy wyliczamy średnią cenę metra, o ile próba jest odpowiednio duża. To pierwszy krok analizy. W kolejnych krokach sprawdzamy potencjał rozwoju danej lokalizacji. To bardzo ważne, aby wiedzieć, co gdzie będzie się budowało w odniesieniu do infrastruktury w danym mieście. Musimy też mieć świadomość tego, jaka jest obecnie komunikacja miejska w danej dzielnicy, umiejscowienie centrów biznesowych, terenów uciążliwych i pożądanych, zależnie od tego, kto jest kupującym, czyli jakie są lub będą atrakcje w okolicy. Następnie sprawdzamy standard danych inwestycji, ich części wspólnych wewnątrz budynku i na terenie osiedla, historię dewelopera, zadowolenie mieszkańców z wcześniejszych projektów, podejście do rękojmi dewelopera, jakość obsługi klienta, a nawet strategię marketingową dewelopera. Szczególnie przy flipach ma to właśnie olbrzymie znaczenie. Pamiętaj, że deweloper wie, co będzie się działo w danej lokalizacji, ale niekoniecznie wspomni ci o tym, co mogłoby cię zniechęcić. A jeśli powie, to umniejszy problemy i przyspieszy realizację atrakcyjnych dla ciebie miejskich inwestycji, które tak naprawdę mogą być przez miasto dopiero planowane albo jedynie rozważane. Dopiero z takim arkuszem, takimi informacjami w ręku, analizujemy ceny i negocjujemy interesujące nas mieszkania. Pamiętaj, każdy z wymienionych przez nas błędów to lata przeklinania podjętej decyzji albo trudność ze sprzedażą, co pogrąży realizację Twojego planowanego zysku. Widzieliśmy mnóstwo tego typu błędów u naszych znajomych kupujących mieszkanie dla siebie oraz inwestycyjnie. Nie popełnia ich. Flip na pierwotnym polega na tym, że kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym, odpowiednio dobrana ekipa szybko je wykańcza, albo i nie, bo nie zawsze trzeba wykonywać dodatkowe prace w mieszkaniu, a ty zarabiasz często wpłacając tylko 10% jego wartości i sprzedając lokal zanim zapłacisz pełną cenę za mieszkanie. Zysk z typowego M2 lub M3, czyli mieszkania o powierzchni około 50 m2, to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pozdrawiamy Cię. Cześć!